Łaska wam i pokój od Boga Ojca i Pana naszego Jezusa Chrystusa. Dziś, drodzy, o życiu i śmierci. Ale zanim przejdziemy do rozważania, to wsłuchajmy się w tekst, który jest wyznaczony na dzisiejszą niedzielę. A są to słowa zawarte w Księdze proroka Ezechiela w 34 rozdziale wybranych wierszach. I doszło mnie słowo Pana tej treści. Synu człowieczy, prorokuj przeciwko pasterzom Izraela, prorokuj i powiedz im. Pasterze, tak mówi Wszechmocny Pan, biada pasterzom Izraela, którzy sami siebie paśli. Czy pasterze nie powinni raczej paść trzody? Tak mówi Wszechmocny Pan, oto ja wystąpię przeciwko pasterzom i zażądam od nich moich owiec i usunę ich od pasienia moich owiec, i pasterze nie będą już paść samych siebie. Wyrwę moje owce z ich paszczy, nie będą już ich żerem, gdyż tak mówi Wszechmocny Pan. Oto ja sam zatroszczę się o moje owce i będę ich doglądał. Jak pasterz troszczy się o swoją trzodę, gdy jest pośród swoich rozproszonych owiec, tak ja zatroszczę się o moje owce i wyratuję z wszystkich miejsc, dokąd zostały rozproszone w dniu chmurnym i mrocznym. Wyprowadzę je pomiędzy ludów i zbiorę je z ziemi. Przyprowadzę je znowu do ich ziemi i będę je pasł na górach izraelskich, w dolinach i na wszystkich równinach kraju. Będę je pasł na dobrych pastwiskach i ich błonie będzie na wysokich górach izraelskich. Tam będę odpoczywać na dobrym błoniu i będą się paść na tłustych pastwiskach na górach izraelskich. Ja sam będę pasł moje owce i ja sam ułożę je na legowisku, mówi Wszechmocny Pan. Będę szukał zaginionych, rozproszone sprowadzę z powrotem, zranione opatrzę, chore wzmocnię, tłustych i mocnych będę strzegł i będę pasł sprawiedliwie. Moimi owcami jesteście, owcami mojego pastwiska, a ja jestem waszym Bogiem, mówi Wszechmocny Pan. Wszechmogący Boże i Ojcze, dziękujemy Ci za słowo, które nam dajesz. Dziękujemy Ci za słowo, które kierujesz do każdego z nas. Dziękujemy Ci za to, że jesteś naszym pasterzem. Prosimy Cię, Panie, prowadź nas na dobre pastwiska. Amen. Drodzy, czy zdarzyło wam się, że ktoś was kiedyś oszukał? Myślę, że nie pomylę się, jeśli powiem, że każdy z nas w życiu był oszukany i to pewnie nie jeden raz. Nie zawsze jest to złe. No bo przecież, drodzy, gry, zabawy, no często opierają się na tym, że trzeba kogoś oszukać. No wtedy jest zabawa, tak? Jeśli kogoś zrobimy w konia, jeśli oszukamy. Są takie gry karciane, nie będę ich nazw wymieniał, gdzie chodzi o to, żeby oszukiwać i podkładać nie te karty i tak dalej, i tak dalej. Ale to jest zabawa. Niestety w życiu nie wszystko jest zabawą i bywa też tak, że jesteśmy albo byliśmy oszukani. Czasami jest to coś drobnego, ale zazwyczaj, kiedy jesteśmy oszukani, czujemy się źle. Czujemy się dotknięci. Tak? Czujemy się, no, można powiedzieć, w jakiś sposób poruszeni. Bywa tak, że zadajemy sobie pytanie, Boże, jak mogłem, albo jak mogłam być taka głupia, że dałem się w taki sposób prosty zrobić. Co tydzień praktycznie gdzieś w jakimś mediu słyszymy o tym, że ktoś dał się znowu zrobić metodą na wnuczka, na policjanta i tak dalej, i tak dalej. Zastanawiamy się wtedy, no jak można przecież to, no ale... No życie jest takie, że niestety da się i czasami my się też dajemy oszukiwać. Czasami jest to strata finansowa, ale też, drodzy, bywa tak i o tym też czasami gdzieś jesteśmy w stanie przeczytać czy słyszymy w mediach, że ktoś został oszukany i skończyło się to dla tej osoby tragicznie, skończyło się śmiercią. Takie rzeczy też się niestety zdarzają. I drodzy, ta nasza dzisiejsza historia jest właśnie historią o życiu i śmierci.
o tym, czy dajemy się oszukiwać, czy nie. Ale żeby dobrze tę historię zrozumieć, to chciałbym, żebyśmy dzisiaj zrobili sobie takie dwa założenia. Może założenie to trochę nie do końca dobre słowo. Chciałbym, żebyśmy na dwóch rzeczach, inaczej, chciałbym, żebyśmy na dwie rzeczy zwrócili uwagę. Po pierwsze, drodzy, musimy zrozumieć, że to słowo z księgi proroka Ezechiela nie jest słowem skierowanym do kogoś gdzieś tam kiedyś. Bo na wstępie czytamy: Synu człowieczy, prorokuj przeciwko pasterzom Izraela, tak? No i wielu od razu się wyłącza i mówi: to nie o nas, nie dla nas, na pewno nie do mnie, bo to jest przecież przeciwko bardzo konkretnym osobom w bardzo konkretnym czasie. Ale drodzy, to jest słowo, które jest słowem żywym i słowem skierowanym do nas. Do mnie i do każdego z nas. To jest bardzo ważna rzecz, na którą trzeba zwrócić uwagę. Słowo Boże nie jest słowem dla kogoś gdzieś, jest słowem dla mnie. I końcówka naszego dzisiejszego słowa jest bardzo ważna. Moimi owcami jesteście. To jest niesamowicie ważne. Byśmy zrozumieli, że to słowo jest kierowane do mnie i do każdego z nas. I drugie założenie, albo drugi taki punkt, który chciałbym, żeby gdzieś trochę nam przyświecał teraz, aczkolwiek wiem, że jest to trudne. Spróbujmy wyłączyć w tej chwili to, jakiego wyznania jesteśmy. To jest bardzo ważny punkt. Nieważne, czy jesteśmy tutaj w Kościele Ewangelickim, czy ktoś jest z Kościoła Katolickiego, czy ktoś jest z Kościoła Zielonoświątkowego, czy ktoś jest z Kościoła Prawosławnego, jakiejkolwiek innej denominacji, wyłączmy to w tej chwili. To słowo jest kierowane do nas jako ludzi, a nie do konkretnego Kościoła. To słowo jest kierowane do mnie jako człowieka, a nie człowieka jako wyznawcy danej religii i wiernego danego Kościoła. To jest bardzo ważny punkt. I wtedy spróbujmy sobie zadać pytanie, które może trzeba było na początku postawić. Czy czujemy, że jesteśmy na dobrym pastwisku? To jest niesamowicie ważne pytanie. Czy czujemy, że jesteśmy na takim pastwisku, w którym jesteśmy rzeczywiście posilani tą Bożą strawą? Czy to jest Boże posilenie? I nie chcę, żebyście teraz odpowiadali na głos, bo być może byłoby mi przykro, ale to jest ważne pytanie, które trzeba postawić sobie. Czy czuję, że jestem na tym dobrym Bożym pastwisku? Na takim, na którym dane mi jest duchowo wzrastać? Jeśli wasza odpowiedź jest tak, to można, drodzy, powiedzieć amen, alleluja i modlić się i dziękować Bogu. Bo to jest niesamowite błogosławieństwo. Jeśli człowiek jest na dobrym Bożym pastwisku i ma tego świadomość i czuje to, że miejsce, w którym jest, jest miejscem, w którym otrzymuje to posilenie dające nadzieję, dające tą dobrą duchową strawę, dające wzrost, a przede wszystkim świadomość tego, że jestem na tej drodze, która prowadzi ku życiu. Ale jeżeli odpowiedź jest nie, bo nie ma innej odpowiedzi, nie można powiedzieć nie wiem. Znaczy ja wiem, że ktoś może powiedzieć nie wiem, ale tak naprawdę odpowiedź nie wiem jest równoznaczna z odpowiedzią nie. Bo to jest tak jak ze zbawieniem. Nie można być zbawionym na pół gwizdka, w ołowie, albo jest się zbawionym, Chrystus zbawia, albo nie. Jeżeli nie jestem na dobrym pastwisku, albo nie mam tego poczucia, to, drodzy, wcale nie jest to najgorsza sytuacja. Tak paradoksalnie. Bo nasze dzisiejsze słowo jest słowem, które daje obietnicę i mówi o tym, że Bóg zatroszczy się o swoje owce. Gdziekolwiek są rozproszone,
pod jakimkolwiek pasterzem w tej chwili są. Bóg daje i mówi o tym, że On da to dobre pastwisko i On da posilenie. I co więcej, On wypełnił swoją obietnicę. Dał Jezusa Chrystusa, tego, który daje nam posilenie, ale co ważne, też tego, który chce nas wyrwać i wyrywa z wszystkich miejsc, do których jesteśmy rozproszeni. To jest niesamowity Boży dar, że Bóg nie mówi, jesteście straceni. Jeżeli nie jesteś na dobrym pastwisku, sorry, winę tu, już po tobie. Nie. Bez względu na to, gdzie jesteś, jak się czujesz, Bóg mówi, ja mam dla ciebie przygotowane dobre pastwisko i chcę cię tam zaprowadzić. I bardzo ważna rzecz, o której powiedziałem przed chwileczką, jest ta, że w Jezusie Chrystusie mamy wolność, by kroczyć na to pastwisko. Bo to jest niesamowity dar, że jako ludzie jesteśmy wolni i jako ludzie dane nam jest to Boże Słowo, by nasze poznanie wzrastało właśnie po to, by jeśli czuję, że jestem zagubiony, by jeśli czuję, że jestem gdzieś niezaopatrzony, jeśli czuję, że tak naprawdę miejsce, w którym jestem, jest miejscem, które nic mi nie daje duchowo, a tylko mnie frustruje i przeraża, to Bóg mówi, daję ci wolność i daję ci mądrość Bożego Słowa, byś kroczył drogą do dobrego pastwiska, bo ono jest. Bo ono jest w Jezusie Chrystusie. Ale to jest też pytanie, drodzy, które musimy zadać sobie. Czy my chcemy? Czy my chcemy przejść na dobre pastwisko? Czy my chcemy być w miejscu, w którym będziemy posilani dobrą, duchową, Bożą strawą? Czy tak naprawdę jest nam wszystko jedno? To wymaga też odwagi. Bo to wymaga też podjęcia decyzji i powiedzenia sobie samemu. Być może przez długie lata byłem lub byłam oszukiwany. Być może przez długi czas tak naprawdę byłem gdzieś w objęciu złych pasterzy, którzy mnie wyciskali, którzy mnie uciskali, którzy potrzebowali mnie tylko i wyłącznie dla swoich zysków, a którym tak naprawdę kompletnie nie jestem potrzebny. Ale to nie jest czas i miejsce na to, by rozpamiętywać to, co było. Bo Boże Słowo mówi o tym, co może być. A życiem każdego z nas może być wybór, którego możemy dokonywać. I drodzy, mamy przecież w piątej księdze Mojżeszowej słowa: oto kładę przed Tobą życie i śmierć, błogosławieństwo i przekleństwo. Ale tam jest zachęcenie, wybierz życie, by żyć. I może patrząc na nasz dzisiejszy tekst, może czasami trzeba gdzieś stanąć przed lustrem, odpowiedzieć sobie na pytanie, czy jestem na dobrym pastwisku? Przeczytać Boże Słowo, które mówi o tym, jest życie, i które mówi o tym, wybierz życie, by żyć. To jest zachęcenie dzisiejszego słowa. Bóg mówi, moimi owcami jesteście. Ja daję wam dobre pastwisko. Ale na siłę. Nikogo tam nie wezmę. To jest też nasza decyzja, decyzja każdego z nas. Drodzy, to jest taka pierwsza część naszego dzisiejszego rozważania. Po druga to słowo o pasterze. Wiecie, kiedy czytam księgę proroka Ezechiela w tym fragmencie, to tak sobie myślę, że niestety nic się nie zmienia. Pamiętacie nasze rozważania z pierwszej księgi Samuela? Pamiętacie synów Helego? To wcześniej niż Ezechiel. Heli był dobrym kapłanem,
ale jego synowie tak naprawdę urządzili sobie w Sylo miejsce, w którym mieli dobry biznes. Potem mieliśmy Samuela, ale jeśli pamiętacie, tam też jest wzmianka o synach Samuela. Oni też nie troszczyli się o ludzi. Więc można powiedzieć, jest to tak ciągle powracająca rzecz i księga proroka Ezechiela tylko pokazuje, że niestety kapłani są ciągle narażeni. Pasterze, którym dano owce do paszenia, do wypaść, ciągle są narażeni na to, że zamiast paść owce i prowadzić je do Boga, chcą je dla siebie. Przecież kiedy czytamy Ewangelię, to z kim Jezus ma ogromne spory? Z faryzeuszami, z uczonymi w piśmie, z tymi, którzy chcą lud dla siebie, a gdzieś zapominają, że rolą pasterza, któremu powierzono owce, jest to, by je wyprowadził na dobre pastwiska, a potem przyprowadził do Pana. I niestety, patrząc na historię Kościoła, czytając historię Kościoła, można powiedzieć, znajdziemy wiele takich przykładów. Włączając telewizję, nie wiem, czy każdy, czytając portale internetowe, też nie co jakiś czas trafiamy na informacje o tych, którzy powinni być wzorem, którzy powinni być pasterzami, a którzy prowadzą owce na zagładę. I tak sobie pomyślałem, że to, co najważniejsze w tym tekście, to jest przebija mowa Boga o wolności dla mnie. To, o czym wcześniej powiedziałem, to my możemy wybrać i zdecydować, czy chcemy iść na dobre pastwisko, czy nie. Jak kończąc, pomyślałem, że może czasami jako owce powinniśmy opuścić swojego pasterza. Bo być może wtedy, kiedy owce wyjdą z owczarni same i zostawią pasterza samego, to może wtedy pasterz zrozumie, co się stało. Aczkolwiek i tego nie jestem pewien. Ale pytanie kluczowe, które jest gdzieś tutaj zawarte, to pytanie, gdzie chcesz być prowadzony? Oto kładę przed tobą życie i śmierć, błogosławieństwo i przekleństwo. Wybierz przeto życie, by żyć. Amen. Będziemy się modlić. Wszechmogący Boże i Ojcze, chcemy dziękować Ci za słowo, które nam dajesz. Za to, że Twoje słowo jest ciągle żywe. Ciągle żywe dla każdego i każdej z nas. Dziękujemy Ci, Panie, za to, że w Jezusie Chrystusie Ty uczyniłeś nas ludźmi wolnymi. A przede wszystkim, że w Jezusie Chrystusie dajesz nam wolność do tego, byśmy kroczyli drogą za Nim, a nie za tym, co dyktuje nam świat. Chcemy prosić Cię, Boże, o taką siłę dla każdego z nas. Daj nam odwagę zmierzenia się z tym, gdzie teraz jesteśmy. Byśmy potrafili szczerze odpowiedzieć, nie przed ludźmi, ale przed Tobą. Czy jesteśmy na dobrym pastwisku? Daj nam, Panie, byśmy dziękowali, jeśli tak jest. Ale daj nam też siły do tego, byśmy potrafili opuścić stado i iść za pasterzem, za Tobą, jeśli czujemy, że nie mamy właściwego posilenia. Daj nam, Panie, byśmy kroczyli ku życiu, a życie jest tylko w Jezusie Chrystusie. Dlatego Ciebie prosimy, Panie, udzielaj nam daru Ducha Świętego, umacnij nas i prowadź, bo Twoimi owcami jesteśmy. Amen.